na odjęcie tego 1100 zł na dziecko. Więc jeżeli się podwyższa... Ja patrzę przez, panie pośle, ja patrzę przez pryzmat zwykłej rodziny. Podwiezienie dziecka do szkoły kosztuje. Paliwo rośnie, od 1 stycznia wzrośnie. Uda jest bardzo niska. Ulga francuska... Ba, premier Orban zupełnie niedawno wprowadził ulgi prorodzinne. Proszę sobie wyobrazić, że ulga w przeliczeniu na złote w nowych rozwiązaniach węgierskich to jest 7000 zł na dziecko. U nas jest 1000 zł. A na trzecie i czwarte ma być 1500. Tylko w tych rodzinach nie będzie podatku dochodowego, żeby w całości ulgę odliczyć. Gdyby ten system miał być rzeczywiście prorodzinny, to pan premier z trybuny sejmowej powinien zaproponować nie zabieranie ulg, ale rozszerzenie systemu ulg także na te osoby, które podatku dochodowego nie płacą. Przecież duża część polskich rodzin, choćby osoby bezrobotne, choćby osoby żyjące z zasiłków, choćby osoby w środowisku wiejskim, one podatku dochodowego nie płacą i tam nie ma żadnych ulg. Więc jeżeli byśmy chcieli przy pomocy ulg skłonić polskie rodziny do dzietności, to trzeba by już, bo to jest po prostu, wskaźniki biją na alarm, zaproponować rzeczywiste ulgi i preferencje, ale dla wszystkich rodzin w Polsce, podejrzewam, nie zwracając specjalnej uwagi na poziom ich dochodów. Czyli... Niestety takiej propozycji nie było i śmiem twierdzić, że przy tym liberalnym rządzie takich propozycji nie będzie. Czyli znowuż Polska równych i równiejszych, w tym przypadku rodzin. Tak, to prawda i moim zdaniem tutaj tego, o czym rozpisują się media, że pan premier poszedł w stronę prorodzinności, że dostrzegł, że pan prezydent wcześniej zrobił konferencję i powiedział, że bez rozwiązania problemów demograficznych Polska nie będzie się rozwijała. Diagnoza rzeczywiście prawdziwa, tyle tylko, że instrumenty do rozwiązania tego problemu są dosłownie żadne. Żadne i dziwi mnie to, że nikt nie zniósł wprowadzonych chyba jeszcze za rządów Cimoszewicza albo Millera ulgi na ubranka dziecięce, VAT-u na książki i w ogóle VAT-u, który mamy najwyższy w Europie. Proszę sobie wyobrazić, że ponieśliśmy porażkę w negocjacjach dotyczących tej stawki VAT, obniżonej stawki VAT na ubiory i obuwie dziecięce. W wielu krajach Unii Europejskiej, tych starych demokracjach, ta obniżona stawka podatku VAT obowiązuje. A przecież tam mamy inny, zupełnie inny poziom zamożności rodzin. I polski rząd, mając nawet przewodnictwo, nie jest w stanie wynegocjować, mając komisarza od spraw budżetu, nie jest w stanie wynegocjować obniżenia tej stawki na kolejne parę lat, tylko uznajemy, że musimy przyjąć stawkę podwyższoną. Bardzo dziękuję, pan minister Mech. Znaczy, ja tutaj bym poszedł tą drogą, która została w jakiś sposób bardzo dobrze zaprezentowana. Zauważmy, że w tym samym czasie toczy się debata w Niemczech. Budżetowa. Co jest charakterystyczne? Charakterystyczna jest taka ocena, powiedzmy, amerykańska na Wall Street Journal, po prostu rozpisuje się i twierdzi, o, cała Europa oszczędza, a tu się okazuje, że Niemcy wprowadzają tak ulgi dla osób podatkowych, dla osób mniej zamożnych w wysokości tam chyba 6 miliardów euro, ale to, co najbardziej ich może zdziwiło, to jest to, że w Niemczech wprowadzono dodatkowo, przy bardzo rozbudowanych tutaj świadczeniach prorodzinnych, dodatkowe świadczenie rodzinne. I to w jakiej wysokości? W wysokości 100 euro na dziecko, na opiekunkę. Mówię, trzeci element, który był poruszony, to jest to, że w tej całej debacie prywatyzacyjnej w Niemczech oczywiście jest pewien oczywiście kryzys w niektórych sektorach. Daimler-Benz postanowił wycofać się z firmy, konsorcjum międzynarodowego, które buduje Boeingi. I cóż, niemieckie państwo przeznacza 1 miliard euro na po prostu na wykup tych udziałów, żeby nie utracić kontroli. A więc wydaje się, że my w znacznym stopniu powinniśmy patrzeć właśnie na to, co robią Niemcy. I jeśli chodzi o te świadczenia prorodzinne, to tak jak zostało tutaj wcześniej poruszone, my nie powinniśmy opodatkowywać naszych dzieci, wychowania naszych dzieci. Bo my opodatkowując, to tak samo jakbyśmy w przedsiębiorstwach tak naprawdę likwidowali inwestycje. I ja wyliczyłem, że jeśli chodzi o podatki oraz składki, to mniej więcej na każde dziecko jest
przez rodzinę przeciętnie, oczywiście w biedniejszych to jest mniej, w bogatszych to jest więcej, to jest podatków i składek rocznie 10 tysięcy. Na dziecko. Więc my powinniśmy zdecydowanie, co najmniej na początek, to zacząć od tego, żeby doprowadzić do tego, że tą ulgę powiedzmy zmniejszyć. I pamiętajmy, co było w programie gospodarczym PiS-u. Co była tutaj jest po prostu, co było ostatnim slajdem. Tym, że jeśli tego nie zrobimy, to tak będzie właśnie późniejsze debaty wyglądały. Przecież było przeznaczone, że niezależnie właśnie od tego, czy płaci PIT, czy nie, ponieważ pamiętajmy, że płaci po prostu z netto opodatkowanych wydatków rodzic. Ponadto płaci również, co zostało podkreślone, VAT. Miało być 400 zł na rodzinę, gdzie są czwórka dzieci. 1600 zł miesięcznie. Niestety, ale w sytuacji, która teraz jest, jesteśmy 6 lat później i już są tylko 3 lata na odwrócenie tej tendencji, takiej dość katastroficznej starzenia się polskiego społeczeństwa, bo już tylko 3 lata zostały temu mini wyżowi solidarnościowemu, żeby mógł mieć dzieci. Inaczej to poza 3 lata będą debaty i expose następne zgodnie z tą czarną wizją, która nie chciałem. Ale jak widzę, po kolei się sprawdza. Te czarne scenariusze zaczynają być realizowane. Panowie, bardzo dziękuję. Pani mecenas Elżbieta Baryt. Ja może tylko spuentuję, jaki to prezent łaskawca premier dał tym rodzinom. Jak przeliczymy te 500 zł na dni, to jest 50 zł. Czyli na 3 suche bułki, dosłownie, na 3 suche bułki. To wystarcza, żeby można, a przy tych podwyżkach, które mamy, prąd, energia, no wszystkie inne, waty i tak dalej, paliwa. to jest właściwie no, śmieszne po prostu. No ale można tak manewrować, jeżeli się nie posługuje żadną analizą wstępną, prawda? Jeżeli się nie przedstawia sytuacji, jak wygląda, to można potem mówić i jeszcze odsyłać do szczegółowej debaty do ministrów. Ja przepraszam bardzo, ja nie chcę słyszeć, co dany minister ma do zrobienia, tylko chcę wiedzieć, jaka jest wizja docelowa tego rządu i jak się poprawi życie obywateli. I chyba to każdy pani mecenas, chce. Czy poprawi się życie pani po tym expose? Mnie się nie poprawi, nikomu się nie poprawi, wręcz się pogorszy. Kasandra. I trzeba powiedzieć, że też pogorszy się całej Europie, bo to, dokąd Europa zmierza, zmierza donikąd. To już żeśmy widzieli po tych szczytach iluś tam, jednym po drugim, że to jest po prostu mija się z celem. Kasandryczne jeżeli wieści nie będzie tutaj zrobionego porządku z systemem finansowym, to niestety ten kryzys tak dotknie wszystkich, nie tylko nas również, a ponieważ my jesteśmy biedni, to już całkiem będziemy biedni, ale także dotknie stąd Europę. Organizowane marsze oburzonych nie tylko w Europie, w Polsce, ale nade wszystko to jest skala globalna. Jest takim poligonem w ramach przygotowywania się do jakiejś konfrontacji sił, o których pani wcześniej mówiła? Ja myślę tak, że przede wszystkim młodzież pokaże, czy chce żyć w takim świecie naznaczonym tylko wskaźnikami finansowymi, nie pokazującymi, jakie będzie ich życie w przyszłości. I to ta młodzież pokaże, że trzeba tutaj zmienić kierunek. Bo opowiadanie już właściwie takie i przyznawanie się do błędów i zagłaskiwanie problemów, bo to przecież to, co pan premier przedstawił, to jest 10 miliardów złotych. O 110 miliardów nie domyka się budżet. Więc przepraszam bardzo, no co to jest tutaj za, co to jest przedstawione tutaj? Nic to nie jest przedstawione, poza tym to nic nie daje. Natomiast jeżeli chodzi o banki, bo jak żeśmy teraz zaczęli na temat banków, to chciałabym, żeby mi nie umknęło. Oj, to ja się obawiam, że już w tym gronie możemy nie skończyć tych rozmów. Żeby mi tylko nie umknęło uwagi. Pan minister już się uśmiecha. Ponieważ usłyszeliśmy coś takiego, że będziemy teraz banki udomowiać. Co to znaczy? Repolonizować. Czyli nacjonalizować. Za ile? Nacjonalizować.
No i te banki, które będą wystawione na sprzedaż, po to będziemy nacjonalizować, żeby potem je sprzedać. To ja się pytam, jeżeli bank będzie wystawiony na sprzedaż, niech kupi ktoś, prawda? Po co państwo ma kupować, nie wiedząc jeszcze, jakie zobowiązania w tym banku są i te zobowiązania przenosić na obywateli, bo to będzie taki skutek. I ja bym chciała usłyszeć o takich kwestiach, o których gdzieś tam, prawda, się mówi, natomiast nie mówi się o konkretach, co z tym fantem zrobić. Wezwała pani tym tematem między innymi pana ministra Mecha i pana posła Kośmiechala adwokatem, panie pośle. Moim zdaniem ważny ten wątek, zanim do banków, bo rzeczywiście to jest olbrzymi obszar i może przeniesiemy to do radia, bo tutaj nie zdążymy tam też mamy czas ograniczyć. Natomiast chciałem poruszyć ten drugi wątek, o którym mówił pan minister. To jest ten wątek rynku pracy. Mm-hmm. Tutaj także ta czołowa propozycja oszczędnościowa, to jest podniesienie składki rentowej o 2 punkty procentowe, już bez rozróżnienia oznacza to podniesienie kosztów pracy. No ale czy to jest promocja drobnych przedsiębiorców? No właśnie chcę przez to powiedzieć, że to oznacza albo likwidację miejsc pracy, albo obniżenie tempa ich powstawania, albo też przeniesienie części zatrudnienia do szarej strefy, co oznacza jeszcze większe kłopoty finansów publicznych w przyszłości. Bo jeżeli ktoś pracuje legalnie, odprowadza składkę, a teraz ta składka zostanie podniesiona i ewentualnie pracodawca zdecyduje się go przenieść do szarej strefy, to oznacza, że na wszystkie fundusze, na które odprowadzana jest składka, choćby ubezpieczeniowa czy zdrowotna, one będą po prostu mniejsze. A więc to jest moim zdaniem uderzenie w rynek pracy. Drugie uderzenie, o którym się specjalnie nie mówi, a które jest przecież w projekcie budżetu, to jest zdejmowanie pieniędzy z Funduszu Pracy. To jest już kolejny rok. To są pieniądze oznaczone, bo każdy pracodawca płaci 2,25% od wynagrodzenia pracownika na Fundusz Pracy i to są pieniądze na zasiłki, zupełnie skromne, ale największa część na aktywne formy ograniczania bezrobocia. W tym roku z tych pieniędzy minister finansów zabrał prawie 4 miliardy złotych. W związku z tym w urzędach pracy pieniądze na przykład na staże, tak popularne wśród młodych ludzi, skończyły się w połowie roku i ten manewr powtarza się w propozycjach budżetu na 2012 rok. Znowu z Funduszu Pracy chce się wziąć chyba 3,5 miliarda złotych. A więc i co to oznacza? Do młodych ludzi idzie sygnał. Jeżeli nie ma pieniędzy na aktywne formy, to znaczy, że będzie bardzo trudno znaleźć miejsce na rynku pracy i sporo tych młodych ludzi, często po studiach, wyjedzie zwyczajnie za granicę, zaczynając tam od prac, no zupełnie podstawowych. No właśnie, a propos zagranicy, panie pośle, do tego więc powrócimy jeszcze. To jest fatalna perspektywa dla Polski. To jest po rozmontowaniu polityki demograficznej drugi obszar, którym państwo nie chce od dłuższego czasu się zajmować, z katastrofalnymi skutkami dla polskiej przyszłości. 4 lata